zgadzać się. Urodziłam się w domu, gdzie obowiązywała religia rzymskokatolicka. Przez całe swoje dzieciństwo i taki młodzieńczy czas Bóg był w moim życiu, ale taki bardzo surowy, raz dawał, raz zabierał. Generalnie nie czułam takiej miłości ojcowskiej od Boga. To, co tu teraz, w tej chwili wiem, jaki jest ten prawdziwy Bóg, wtedy totalnie był kimś innym. W wieku 20 lat wyszłam za mąż. Urodziłam swojego syna. I tak naprawdę wtedy zaczęło się moje, troszeczkę, mogę powiedzieć, piekło. Ponieważ byłam wychowywana pod kloszem ze względu na problemy ze wzrokiem i problemy skórne. Wejście w świat, w małżeństwo było totalnym dla mnie zaskoczeniem, totalnym zdziwieniem i niezrozumieniem tego, co się wokół mnie dzieje. Podjęłam też decyzję, że moje dziecko będzie się wychowywało w pełnej rodzinie, ponieważ ja nie znałam swojego ojca. I nieważne, co się działo w moim życiu, dziecko było najważniejsze i tylko on się liczył, byłam syna. I to determinowało wszystko. Łącznie z tym, że pozwalałam się bić, poniżać. Usłyszałam w swoim życiu chyba wszystkie polskie epitety. Usłyszałam najgorsze rzeczy pod kątem swojego wyglądu, swojej urody. Usłyszałam na przykład, że mam drugie biodra, że mam krzywe nogi i totalnie jestem tak naprawdę do niczego i powinnam być wdzięczna, bo Pan kupił mnie na targu i pozwala mi tutaj funkcjonować. I tak naprawdę do stycznia 2003 roku trwałam w takim dziwnym stanie strachu, przerażenia i tego, że tak naprawdę jestem niczym i sobie z niczym nie poradzę. Któregoś dnia, kiedy już podejmowałam w ogóle decyzję o tym, że się rozwiodę przez 4 lata, zmagałam się z tym bardzo mocno i w pewnym momencie dotarłam do takiego miejsca, że okej, dobrze, przeprowadzam się do drugiego pokoju. Tam zbieram siły i się rozwodzę. Ale było to dalej ciężko. I któregoś wieczoru, kiedy miałam już wyjść z psem, zaczęliśmy znowu rozmawiać, że może jednak zbudujemy z powrotem to małżeństwo, budujemy, będzie dobrze. Zadzwonił telefon. Podzwoniła koleżanka, natomiast był mąż, uznał, że to mój jakiś kochany dzwoni i zaczęła się szarpanina. Bardzo chciał zobaczyć, kto dzwoni i wpadł w taką furię i wściekłość, że w pewnym momencie ja zobaczyłam, że to nie stoi przede mną był mąż, ale stoi diabeł. To było tak przerażające przeżycie, że ja nie wiedziałam, co mam zrobić. Ja byłam tam sparaliżowana i w pewnym momencie ja tylko krzyczałam ratunku, tego rodzaju słowa. W pewnym momencie wszedł do pokoju mój syn i to był ułamek sekundy, kiedy on się uspokoił. To było gdzieś z pół roku temu, kiedy modliłam się. Jezus pokazał mi, że tak naprawdę to on wtedy przyszedł
i po prostu uratował mnie z tej całej sytuacji, ponieważ to było już na takim etapie, że nie wiem, czy dzisiaj bym stała przed wami i mówiła o tym. Następnego dnia spakowałam swojego syna i siebie i już więcej nie było u nas tam. Jedynie prosiliśmy o resztę swoich rzeczy. Przez to parę dni, znaczy parę miesięcy później mój syn akurat szedł do komunii i w sobotę, kiedy była spowiedź dla rodziców, poszłam też do spowiedzi i zaczęłam się spowiadać, to w kościele rzymskokatolickim. I na co ksiądz powiedział mi, powiedziała właśnie, że się rozwodzę. W niedzielę była komunia mojego syna, a we wtorek miałam usłyszeć, że już nie będę żoną tego pana. I ksiądz mi powiedział, jeżeli chcesz mieć rozwód kościelny, wpłać 6-krotność swojej pensji i będzie po sprawie. Dla mnie było to coś niewyobrażalnego, dlatego że mimo tego, że Boga nie widziałam jako tego kochającego, czułego tatusia, tylko widziałam jako człowieka, który jak chce to daje, jak chce to zabiera. Zresztą miałam takie myślenie, kiedy dwa razy poroniłam i uznałam, że no tak, Bóg zabrał moje dzieci, bo tak to bym się nie rozwiodło, bo to było gdzieś z pół roku przed odejściem, wyprowadzką. I ja miałam taki cały czas obraz Boga. I wtedy właśnie po tym, jak usłyszałam, totalnie się już obraziłam. Uznałam, że nie będę więcej chodziła do kościoła rzymskokatolickiego, bo tam jest kłamstwo, tam nie ma tego, co jest jakieś 10 przykazań, zupełnie nie ma się to ze sobą. Przestałam chodzić do tego kościoła, ale gdzieś tam z tyłu głowy zawsze wiedziałam, że jest Bóg. Nieważne, jaki On jest, ale On jest. Przez kolejne 10 lat uznałam, że trzeba siebie naprawić. Jeździłam na różne szkolenia z rozwoju osobistego. Najróżniejsze były to szkolenia. I tak naprawdę to wchodziłam w coraz większą ciemność. Z każdym szkoleniem byłam głębiej w ciemności, gdzie myślałam, że naprawiam siebie, to ja tak naprawdę niszczyłam jeszcze bardziej siebie. I dotarłam do pewnego momentu, kiedy w ramach terapii jeden z nauczycieli powiedział mi, że jeżeli chcesz się uzdrowić, to może terapia seksem. Spowodowało to, że dzisiaj to wiem. To była taka kropka nadziei, że nie dość, że bałam się ludzi, to jeszcze bardziej zaczęłam się bać mężczyzn. Odtrącałam ich na każdym kroku. I mogło to też wyglądać tak, że jestem wyniosła, jakaś zarozumiała, ale ja po prostu się panicznie bałam, że znowu ktoś zaproponuje, złoży jakąś propozycję, do której ja nie miałam ochoty, na którą ja nie miałam ochoty. I parę dosłownie tygodni później pojechałam na spotkanie z pewną panią, moją klientką, i opowiadałam jej, jak to było fantastycznie na innym szkoleniu. I widziałam przerażenie w oczach tej kobiety. Ja mówię, o co jej chodzi? No przecież tak jest cudownie, naprawiam siebie. Z jednej strony właśnie było tamto poranienie, a z drugiej strony na innym szkoleniu u kogoś innego byłam zachwycona i widziałam perspektywy cudowne. Bo miałam wejść, że ta rozmowa z nią miała trwać jakieś 10-15 minut, przedłużyła się do 4 godzin. Zaczęłam opowiadać mi o Bogu, o tym prawdziwym Bogu. I po tych 4 godzinach wyszłam z Biblią w ręku. Miałam pierwszy raz Biblię w ręku, mam 41 lat. Po kilku dniach w sobotę w szkole biblijnej
nawróciłam się. Ale to nawrócenie to było taka odpowiedź na moje problemy z finansami, na to, dlaczego się nie układa. I to nie, ja dzisiaj to nazywam, że to nie było moje pełne nawrócenie. Zaczęłam chodzić na uczniostwo, poznawałam coraz lepiej Boga, tak mi się przynajmniej wydawało. Na tamten czas skończyłam szkołę biblijną, ale moje życie totalnie nie obrazowało tego, co było mówione, co jest zapisane w Biblii, jakie Bóg składa wszystkim nam obietnice. Totalna porażka do tego stopnia, że ja w którymś momencie, to było z miesiąc temu, dwa miesiące temu, uznałam, że moje życie to jest życie w trumnie. Ja nie żyję. Ja tylko po prostu czekam, aż przyjdzie ten koniec, no bo totalnie jest, nic mi nie, w życiu nie wychodzi. W tym całym zamieszaniu, które wokół mnie się działo przez ostatnie lata, z jednej strony była totalna porażka, z drugiej strony wołałam do Boga, bo mówię, coś tu nie pasuje, coś jest nie tak. Ja nie chcę tak żyć, bo Ty obiecywałeś co innego. I trzy tygodnie temu Artur się modlił o osoby, których jest demoniczna opresja. Wyszłam wtedy do tej modlitwy i w czasie tej modlitwy nic nie odczułam fizycznie. Natomiast i później wracając do Łodzi, w czasie drogi wręcz się płakałam, bo było mi coraz gorzej. Jeszcze gdzieś tam w kilku miejscach byłam. Musiałam coś załatwić, było dosłownie z godziny na godzinę robiło się coraz gorzej. Ale mimo tego, że było tak fatalnie, ja czułam, że muszę coś zrobić. I wieczorem gdzieś koło 23 stwierdziłam, że dobrze, Artur się pomodlił, trzeba to wykorzystać. Odpaliłam laptopa, stwierdziłam, że będę też oglądała nauczania o demony burzące. Nie wiedziałam, który mam obejrzeć, bo jest tam kilkanaście, więc zastanawiałam się, przeglądałam i słyszę odrzucenie. Ja mówię, nie no, już oglądałam dwa razy, czy trzy nawet razy. To już poza tym jest za długie, 23, rano muszę wstać. Odrzucenie. Nie no, tam jest krótsze, są co innego. Odrzucenie, mówię, dobrze. Duchu Święty, dobrze, będę oglądała odrzucenie. Zaczęłam oglądać to nauczanie. Pierwsza moja myśl była, chyba podmienili nauczania. To nie jest to, co ja wcześniej już słuchałam. Słuchałam dalej i dotarło do mnie, że jestem po prostu odrzucona. Przeżyłam w swoim życiu wszystkie możliwe odrzucenia, jakie Artur wymieniał. Przeżyłam je kilkakrotnie lub kilkanaście razy z mocą walca drogowego i dotarłam do miejsca, gdzie uznałam, że ja tak naprawdę w ostatnim czasie to ja już sama siebie odrzuciłam. Już nie chciałam o siebie walczyć. Już naprawdę Duch Święty tylko przebijał się jakoś przez te demoniczne myśli, żeby pokierować mnie, żeby na przykład przyjechała tutaj do kościoła, żeby się pomodlić, choć tak naprawdę ciężko mi było się modlić. Czasami wręcz mówiłam, nie, dzisiaj nie mam siły. Uwielbiałam zawsze modlić się na językach i ja nie mogłam się nawet modlić na językach. Ja na siłę próbowałam jakieś słowa z siebie wydobyć. I oglądając to nauczanie, podjęłam decyzję, czy właściwie przed sobą się przyznałam, jestem odrzucona. Jestem kompletnie odrzucona, całkowicie. W ogóle nie ma we mnie nic dobrego. I słuchałam dalej, ja już byłam tak zmęczona, że końcówkę tak naprawdę na leżąco przypowiedziałam, a właściwie to już chyba przespałam. Natomiast rano, kiedy się obudziłam się przed zegarkiem. I obudziłam się pierwszy raz od
kilkunastu miesięcy, czy nawet może i lat, wypoczęte. Pierwszy raz od niepamiętnych czasów, to był poniedziałek, nie miałam myśli, matka, znowu muszę pracować, znowu będą klienci do mnie dzwonić, mam tego dosyć. Było ok, jest poniedziałek, trzeba zacząć nowy dzień pracy. Kolejną rzeczą było to, że ja inaczej się zupełnie czułam. Ja poczułam, że jestem zaakceptowana, taka jaka jestem. Nieważne, że mam kilka kilogramów za dużo, że coś, jakieś zmarszczki są, cokolwiek. Nieważne, jestem zaakceptowana, taka jaka jestem, tutaj, teraz. Kolejną rzeczą, którą zobaczyłam, to było uczulenie na rękach. Nazywają to w tej chwili egzemą albo atopowym zapaleniem skóry. Różnie to nazywają. Nie ma na to lekarstwa generalnie, tak żeby... Ja przez całe wiele lat używałam sterydy, żeby jakoś załagodzić objawy. I teraz od we września ubiegłego roku non-stop miałam uczulenie na dłoniach. To uczulenie zniknęło. Kolejne to, co zobaczy, to dotknęło mnie, to taka miłość połączona z radością. Zaczęłam odczuwać coś, czego wcześniej nigdy nie doświadczałam. Nie znałam takiego uczucia. Zmagam się z moją nadwagą od paru ładnych lat. I co zaczynałam dietę, to przerywałam ją po 3 dniach, po tygodniu. Jak był tydzień, to był sukces. Przeszłam na dietę i to, co byłam zaszokowana, że któregoś dnia znowu mnie coś tam podkusiło, żeby zjeść nie o tej porze, co potrzeba. Ale było okej, dobrze. Zjadłaś, trudno. To jutro zjesz śniadanie nie o 8, ale o 12. I będzie dobrze. I się wszystko wyrówna. Już nie czułam, że ja jestem tak jak wcześniej, że nawaliłam, że jestem do niczego, bo nawet diety nie potrafię przeprowadzić. Tylko okej, potknęłaś się. Już nawet tego nie nazywałam upadkiem, tylko potknięcie. I szłam dalej. I w przeciągu 1,5 tygodnia schudłam 4 kg. Zupełnie się inaczej czuję w tej chwili. I to, co zobaczyłam na przestrzeni całego swojego życia, ja miałam totalne inne widzenie. Ja miałam tak zrujnowane widzenie. To było... Ja na ludzi patrzyłam jak na takich trochę robotów. Nie wiem, jak nawet to określić. Coś chodzące, co ma dzidę i za chwilę mnie dźgnie, zrobi mi krzywdę. Tak postrzegałam ludzi. Naprawdę. To było... Wiecie, nie jest mi ciężko o tym mówić. I ja przepraszam wszystkich, że za takie patrzenie. Naprawdę bardzo was przepraszam, ale... Ja tak widziałam. Odrzucenie rujnuje postrzeganie świata takim, jakim on jest, jakim jest zbudowany, stworzony przez Boga. Jest powykrzywiany. To jest mniej więcej, można tak na to spojrzeć, jak jest salon luster. Wiecie, wszystkie lustra weźmie się w jedno i jeszcze się potłucze te lustra i można oglądać świat. To mniej więcej tak oglądałam. Ludzi i to, co się wokół mnie dzieje. Dzisiaj wiem, że nawet miłość, którą dawałam mojemu dziecku, to nie była prawdziwa matczyna miłość, bo ona była pokiereszowana. To była miłość, która była z obowiązku. Byłam dziecko, to muszę je wychować, muszę je dobrze ukierunkować, żeby miało dobry start w życiu. I myślenie też, żeby utrzymać małżeństwo dla dziecka, uważam dzisiaj za totalną porażkę, bo dziecko jest jeszcze bardziej poranione wtedy. I wczoraj,
Ogólnie po tym, jak zostałam uzdrowiona z odrzucenia, jak zaczęłam czytać Biblię, zupełnie inaczej wersety do mnie przemawiały. Nowe zrozumienie wersetów, to prawidłowe zrozumienie. I wczoraj, kiedy rozmyślałam, bo tak naprawdę codziennie od tych 3 tygodni, codziennie słyszę tak wyraźnie Boga i tak wiele rzeczy mi mówi, pokazał mi, że mam żyć tak jak na misji, bo ja tutaj jestem na misji, nie jestem u siebie, tylko jestem u kogoś. A powiedział mi o tym dlatego, że byłam na misji, bo byłam w tej szkole biblijnej, byłam na misji w Indiach i tam dużo rzeczy się działo, bo bardzo dużo do mnie przemawiał. I ja się zastanawiałam, dlaczego tak było. A po prostu w momencie, kiedy się wyjeżdża, gdzieś jest się właśnie na tak, znaczy, jeżeli się wyjeżdża na tak misję, to jest się nastawionym na Boga, oczekuje się wręcz Boga, że coś, że się jakieś cudowne będzie uzdrowienie, cudownych rzeczy będziemy doświadczać. I dzisiaj Bóg mi pokazał, jak ja zawalczyłam o siebie 2 razy. Pierwsze to było, kiedy przed wyjazdem modliłam się o to, żeby Bóg zabrał ode mnie lęk przed przemawianiem publicznym, gdzie dla mnie rozmowa z 3 osobami to już była tragedia. A tam na tym wyjeździe miałam możliwość mówienia do prawie 400 osób, gdzie nie znając angielskiego przedstawiłam się po angielsku i podejrzewam, że gdyby nie umysł, to bym nawet może i po angielsku mówiła. Nie wiem. Byłam pod tak silnym działaniem Boga. Czy pozwoliłam siebie prowadzić po prostu. I w czasie jednej z jeździliśmy do różnych kościołów, do domów dziecka na tym wyjeździe. I w czasie w jednym kościele, gdzie modliliśmy się o poszczególne osoby, jedna dziewczyna miała problem z gardłem. I w czasie tej modlitwy ja przestałam mówić. I zobaczyłam, co się dzieje. Od razu zgromiłam tą opresję i po jakichś 5 minutach głos mi wrócił. Bóg mi to dzisiaj przypomniał, pokazał mi, że mam tak walczyć o każdą jedną najdrobniejszą rzecz. Nie poddawać się. Amen.